to ostatnio oglądałem swoje materiały z przeciągu ostatniego miesiąca i byłem między innymi na planie programu, który prowadzi Joanna Krupa i zapytałem ją o to, czy pani pogratulowała jej ciąży i powiedziała, że oczywiście, że pani jej pogratulowała i Joanna mi powiedziała, że trochę tęskni za panią. Czy pani może tęskni za Asią? Tak, bardzo tęskni za Joasią i wiele razy nam się jakoś tak nie udawało spotkać. Jak ona przylatywała do Polski, ja byłam na koncertach. Teraz chyba się spotkamy w Chicago na koncercie, bo ona chyba też będzie na tym koncercie. Natomiast jak ja mieszkałam w Los Angeles, to my mieliśmy od siebie tam 40-30 minut, to my byliśmy u nich bardzo regularnie w domu. Prawie no, co drugi weekend mama Asię zapraszała, Asia zapraszała, więc spotkaliśmy się dość często i mi bardzo, bardzo mi brakuje tego. No teraz to już w ogóle chyba jak Asia urodzi, to już w ogóle będzie wyjęta po prostu od wszystkich towarzyskich spotkań, to na, myślę, że na dłuższy czas. Jesteśmy w kontakcie, dostałam zaproszenie na baby shower, co nie wiem, czy będę mogła być, ale bardzo urocze to jest, że gdzieś tam jestem w gronie takich rodzinnych relacji, naprawdę. I bardzo za nią tęsknię. Jestem tak szczęśliwa, że ona jest w ciąży. Naprawdę jestem całym sercem szczęśliwa dla niej. A czy myślała pani może, co jej da na prezent na to bociankowe? No nie dla niej, to dla maleństwa. Tak, oczywiście.